Poniedziałek, 25 marca, czas na główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, zapraszam. Nie wszędzie wybory samorządowe wzbudzają duże emocje. Szczekociny, Redutowy, Wojkowice, Strumień, Wyry czy choćby Pilchowice. Te miejscowości łączy jedno. Startujący w wyborach na burmistrza czy wójta nie mają tam kontrkandydatów. Ale to wcale nie oznacza, że z automatu będą rządzić swoimi gminami. Paweł Jędrusik. Maciej Gogulla z Pilchowic już drugi raz nie ma rywala w wyborach samorządowych. No to zostanie tym wójtem, nie? A to dobrze, że nie ma konkurencji? No lepiej, bo jest jeden i jest pewny. Czy dobrze? Nie wiem. Nie umiem się wypowiedzieć, czy dobrze, że nie ma rywali, ale na pewno jest sprawdzony, jest człowiekiem na swoim stanowisku, no i nie widzę innych. Sam kandydat zapewnia, że nie lekceważy wyborów, ale widzi spore plusy takiej sytuacji dla samych mieszkańców. Na pewno mieszkańcy są z jednego zadowoleni, że w przestrzeni, tak zwanej przestrzeni publicznej, jest mniej tych materiałów siłą rzeczy. Natomiast takimi podstawowymi materiałami dotyczącymi informacji o kandydowaniu, no i planach na kolejne 5 lat, przekazaliśmy mieszkańcom oczywiście w formie lotek. Muszą wiedzieć, co w głowach nam siedzi i jaki mamy pomysł na gminę na kolejną kadencję. Podobnie jest w Wojkowicach. Tam urzędujący burmistrz Tomasz Szczerba również drugi raz nie ma rywala. Rozmawiając z mieszkańcami, trudno o głosy zaskoczenia lub rozczarowania. No i bardzo dobrze. Dlaczego? No bo bardzo dużo dla Wojkowic zrobił. Bardzo. Obecny i zapewne przyszły burmistrz podejrzewa, co mogło wpłynąć na brak kontrkandydatów w wyborach. Zawsze powtarzam, że zgoda buduje Wojkowice i to taki wyraz też uznania ze strony lokalnej społeczności, ze strony mieszkańców i też potencjalnych osób, które zawsze mają jakieś pewnie swoje marzenia. Natomiast tutaj myślę, wszyscy doszli do jakiegoś takiego w miarę sensownego wniosku, że jest to w sumie ostatnia kadencja zgodnie z kodeksem wyborczym. Te zmiany, które są wprowadzane, myślę, że są na tyle zauważalne, że też tutaj ta praca jest doceniona. I przede wszystkim to traktuje też jako wyraz takiego uznania. Nieco inna sytuacja jest w Wyrach. Tam obecna wójt nie ubiega się już o kolejną kadencję. Startuje za to obecna przewodnicząca Rady Gminy. Ja z pokorą do tego podchodzę i z pełnym szacunkiem do moich mieszkańców, bo to nie jest tak, że automatycznie zostajemy wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta, jeżeli jesteśmy tylko jednym kandydatem. To nie jest tak jak w przypadku wyborów do Rady Gminy, gdzie dany radny z automatu staje się radnym. My musimy poddać się pod takie referendum. Zgodnie z prawem, w miejscowościach, w których startuje tylko jeden kandydat, mieszkańcy otrzymają kartę, na której będą zaznaczać opcję tak lub nie. Kandydat musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Gdyby tak się nie stało, prezydenta, burmistrza czy wójta wybiera Rada Gminy. Wystarczyła chwila, a trzyosobowa rodzina z Mysłowic straciła dorobek całego życia. Spłynęło wszystko, co znajdowało się w dwupiętrowym domu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Ucierpiała jednak psychika pogorzelców, którzy muszą nauczyć się żyć na nowo. Pomóc może im teraz każdy, odwiedzając punkt zbiórki, w którym można zostawić najpotrzebniejsze rzeczy. Magda Sincewicz. Pożar wybuchł w ubiegły czwartek po godzinie 15 w jednym z pokoi na pierwszym piętrze. Poniżej spał niczego nieświadomy gospodarz. Na szczęście w porę zareagowali ci, którzy przebywali w sąsiednim domu. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Niestety nie było już czego ratować. Trudna dla mnie sytuacja. Straciliśmy cały dorobek życia. Rodzice mojego męża podarowali nam ten dom w darowiźnie za opiekę. Moja teściowa też była kobietą schorowaną. Bardzo długo leżała, miała wylew, potem miała udar. Teść chorował na Alzheimera. No ciężko nam było, ale dawaliśmy radę. Cieszyliśmy się, że jesteśmy tutaj, no i że coś zostawimy dla naszych dzieci. Nie? W jednej chwili człowiek stracił dobytek całego życia. Teraz próbuje im pomóc rodzina. Schronienie znaleźli w sąsiednim domu u córki. Cieszą się z nowo narodzonej wnuczki i tego, że właśnie przed chwilą przeszli na emeryturę. Życie ich nie rozpieszczało. Na szczęście nie zostali z tym wszystkim sami. Zakład Oczyszczania Miasta i Urząd Miasta podstawił kontenery na spaloną odzież, meble i wszystko, co jest w środku. Oczywiście Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, służby miejskie również dotarły do pogorzelców, żeby dowiedzieć się, jakie potrzeby są dla nich najważniejsze na te pierwsze dni. Przygotowaliśmy też celówkę finansową, żeby mogli ci państwo ogarnąć się w tych najtrudniejszych chwilach. W mieście uruchomiono 2 punkty zbiórki, przy ulicy Sportowej 2 oraz Bytomskiej 18A. Potrzebna jest odzież, obuwie, poduszki, kołdry i prześcieradła.
Wciąż nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru. Według wstępnych ekspertyz mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej lub awarii sprzętu. Rodzice wpłacali pieniądze na wspólne konto, ale okazało się, że jedna z matek wypłacała je i przeznaczała zupełnie nie na to, na co się umówili. Chodzi o 70 tysięcy złotych, dlatego wyjazd dzieci na zieloną szkołę stoi na razie pod znakiem zapytania. Sprawą już zajmuje się policja, a rodzice organizują zbiórkę. Magda Sincewicz. Z konta Rady Rodziców zniknęła naprawdę duża kwota i niełatwo będzie zebrać ją ponownie. Mimo to rodzice chcą jak najszybciej naprawić sytuację. Najważniejsze jest dobro naszych dzieci pokrzywdzonych. Trzeba im przywrócić radość. Radość z życia po prostu. No i żeby wiedziały, że mogą na nas liczyć. Przeliczyła się osoba, która doprowadziła do tego wszystkiego. Czym się kierowała? Nie wiadomo. Godne pochwały jednak jest to, jakie wywołało to skutki. Tak naprawdę wydarzenie, które nie powinno mieć miejsca, uruchomiło wielką, wielką lawinę dobra. Rodzice organizują kiermasze, organizują przedstawienia teatralne, sesje fotograficzne. Część przywłaszczonych pieniędzy udało się już zebrać, a nawet jeśli będzie brakowało, to z pomocą przyjdą inni. Mnóstwo ludzi wpłaca na konto skarbonki. Już jest uzbierane podobno ponoć 10 tysięcy złotych, ale ja też deklaruję jako prezydent, że miasto również wesprze szkołę, wesprze dzieci. Uzupełnimy brakującą kwotę, aby dzieci mogły na tą zieloną szkołę wyjechać. Na razie nigdzie raczej nie będzie mogła wyjechać kobieta, która przywłaszczyła pieniądze Rady Rodziców. 13 marca bieżącego roku do Komendy Miejskiej Policji zgłosiła się 31-letnia mieszkanka wraz z pracownikami szkoły, która przedstawiła całą sytuację dotyczącą przywłaszczenia pieniędzy z klasy. Kobieta odpowie za przywłaszczenie, grozi jej do 5 lat więzienia. To kolejna lekcja, nie tylko dla niej, ale także dla młodzieży. Kolejnych 40 par będzie mogło w 2024 roku skorzystać w Sosnowcu z dofinansowania do leczenia in vitro. Miasto przeznaczy na ten cel około 200 tysięcy złotych. W tym roku w programie bierze udział 6 placówek medycznych, z których 2 mieszczą się poza województwem śląskim. Karolina Komada. Kolejni mieszkańcy Sosnowca mogą skorzystać z dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro. 39 dzieci już się urodziło. Są też panie, które są jeszcze w ciąży, więc czekamy na kolejne dzieciaki. Od poniedziałku 25 marca można składać wnioski w tegorocznej edycji programu. Sosnowiec kontynuuje politykę wspierania osób, które mają problemy z zajściem w ciążę. Program in vitro w Sosnowcu trwa, to jest kolejna edycja. Tak naprawdę jest to edycja programu, który jest od 2021 roku. Ta edycja tego programu kończy się właśnie w tym roku. W sumie przez 4 lata wspomożemy 160 par. Realizacją programu w 2024 roku zajmie się 6 placówek, do których pary mają zgłaszać się bezpośrednio. Muszą one jednak spełniać określone warunki. Przede wszystkim wiek pacjentki między 23-40 lat. Poza tym rezerwa jajnikowa, czyli taka zdolność do płodności powyżej 0,7. No i oczywiście mieć medyczne uzasadnienie dla przeprowadzenia technik rozrodu wspomaganego. Dla programu z miasta Sosnowiec ta kwota wynosi 5 tysięcy złotych. Procedura in vitro obejmuje stymulację pacjentki, kontrolę cyklu w trakcie stymulacji, pobranie komórek jajowych, hodowlę zarodków oraz transfer zarodka. Do tego samego Centrum Leczenia Niepłodności mogą zgłaszać się pary, które chcą skorzystać z wojewódzkiego programu dofinansowania in vitro. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 20 milionów złotych. Zakwalifikowane pary mogą liczyć na dofinansowanie do 3 procedur in vitro. Wiemy, że jest ogromny problem z bezpłodnością. Bezpłodność została uznana przez WHO jako choroba. I chciałyśmy wyjść naprzeciw naszym mieszkankom, chociaż sytuacja polityczna nie była dla nas sprzyjająca. Jednak zainicjowałyśmy we 3-4 my, radne z Koalicji Obywatelskiej, uchwałę o dofinansowaniu in vitro. Nie udało się na początku. Program wystartował 14 marca. Ministerstwo Zdrowia aktualnie pracuje nad programem dofinansowania in vitro z budżetu państwa. Ma ruszyć 1 czerwca. Na ten cel państwo ma przeznaczyć 500 milionów złotych. Obrażenia ciała, stres, traumy, a w najgorszym wypadku kalectwo czy śmierć to skutki wypadków drogowych. W 2023 roku na terenie województwa śląskiego doszło do prawie 1900 wypadków. Jak się zachować, gdy będziemy świadkiem takiego zdarzenia drogowego i jakiej pomocy udzielić poszkodowanym? O tym Karolina Komada. Czołowe zdarzenie, jeden poszkodowany, a dostęp do niego jest utrudniony. Strażacy stabilizują pojazd, a następnie przez bagażnik wyciągają ofiarę.
Podczas ćwiczeń sytuacja może nie wygląda tak poważnie, ale w trakcie prawdziwego wypadku dochodzi stres i uciekający czas. Pierwsze informacje, gdzie i po co jadą, strażacy otrzymują w trakcie jazdy na akcję. Dojeżdżając już widzimy, w jakim stanie mniej więcej jest samochód. W trakcie dojazdu dzielimy się mniej więcej zasadami. Zadania są raczej już z góry wypracowane w czasie ćwiczeń i innych zdarzeń. I tak jak tutaj akurat byliśmy już przygotowani z góry, przygotowujemy poszczególne pola, pole sprzętowe, pole medyczne, pole zbierania odpadów, tak żeby pole było, aby całe zdarzenie było uporządkowane. Priorytetem jest jednak tak zwany dostęp dla życia, czyli możliwość uwolnienia poszkodowanego. Podczas wypadków drogowych liczy się każda sekunda. Często pomoc zaczyna się już po otrzymaniu instrukcji od operatora numeru alarmowego 112. I tak w takim ułożeniu przez około 10 sekund sprawdzamy, czy taka osoba oddycha. Oprócz wykonania sztucznego oddychania, świadek zdarzenia drogowego może wykonać inne czynności. Możemy zabezpieczyć drogę, tak? Czyli włączyć światła awaryjne w swoim samochodzie, jeżeli jest korek, czy wystawiamy trójkąt ostrzegawczy. Nieraz w samochodzie mamy apteczki, więc jeżeli jest jakaś rana, ktoś krwawi, można zrobić opatrunek z bandaża. Jeżeli ktoś jest nieprzytomny, oddycha, układamy na boku, a jeżeli nie oddycha, nie boimy się tego, możemy podjąć reanimację. Operatorzy numerów alarmowych otrzymują zgłoszenia o wypadkach kilka razy dziennie. Tylko do południa w poniedziałek 25 marca było 140 różnych zdarzeń. To przykładowo zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym i jedna osoba ranna w powiecie tarnogórskim. To już wypadek śmiertelny z 20 marca z udziałem motocyklisty na terenie gminy Kruszyna. Duży spadek, jeżeli chodzi o liczbę śmiertelnych na naszych drogach, to jest bardzo ważną informacją. Mniejsza liczba osób rannych, jeżeli chodzi już o poszczególne kategorie, to zginął rowerzysta, zginął już motocyklista, pomimo tego, że jeszcze zima trwa. Zginęło więcej osób pieszych, ale sumarycznie ta liczba jest zdecydowanie mniejsza. 7 osób mniej zginęło w pierwszym kwartale, aniżeli w ubiegłym roku. Warto pamiętać, że gdy dzwonimy na numer alarmowy 112, należy podać dokładne miejsce zdarzenia, ile samochodów wzięło w nim udział oraz czy są poszkodowani. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Jutro czekamy o stałych porach. Do zobaczenia.